Widzowie zasypują nas paczkami. Puk, puk, kto tam? Kurier. Witamy Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Wracamy po 5 latach przerwy. Miło Was znów zobaczyć. Mam nadzieję, że o nas pamiętaliście. Rozpoczęły się ligi, no więc troszkę pogadamy o wynikach. No może nie o wynikach, podsumujemy sobie szybko, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach. Tych kolejek nie było aż tak dużo, więc takim, można powiedzieć, w telegraficznym skrócie przelecimy sobie niektóre ligi, zobaczymy, co się wydarzyło. W niektórych więcej, w niektórych mniej. Zanim to... Pamiętajcie o zostawieniu łapki pod tym filmem, żeby rosły zasięgi, żeby materiał docierał do jak największej liczby osób, nawet tych niezwiązanych z kręglami. Może zobaczą naszą dyscyplinę i ich to zainteresuje. Zostawcie suba, żeby być na bieżąco z naszymi materiałami, i dzwoneczek, żebyście dostawali powiadomienia. Zwróćcie uwagę też, jeśli oglądacie nas na urządzeniach mobilnych, żeby włączyć sobie powiadomienia osobno w ustawieniach dla YouTube'a. I zaglądajcie na inne socjale, które macie. Widziałeś? Nie wiem. Linki macie w opisie. Dlatego mi nie przychodzą stary wam. Nie wiem, kiedy przyznamy odcinek. A ja mi też, no. W sumie tak. A paczkę otworzymy gdzieś tam w trakcie odcinka, nie? A, okej. Okay, chodźmy sobie do Tena. Dobrze. Ja nie mam pojęcia, co jest w paczce, więc będzie surprise. Nie wiem, mam paczka przyszła. Tak, w najbliższym czasie właśnie, to powiedział Mateusz, warto zaznaczyć dzwoneczek, bo w najbliższym czasie pojawi się Kuj, w najbliższym czasie pojawi się też pewnie podsumowanie pucharów. Tak, akurat trwają puchary klubowych, więc na pewno trochę tych odcinków się pojawi. Właśnie, oglądajcie puchary, bo na pewno będzie ciekawie. Tak. Się działo. Za polskie kluby i polskich zawodników występujących na tych pucharach, też w innych klubach. Dzisiaj właśnie się kończą. Tak. Czwartek, no się kończą. Jutro już półfinały. Rozgrywek, finały w sobotę. No ale warto śledzić. Przede wszystkim Puchar Europy, bo Puchar Świata to tak. Tak, no ciężko się śledzi na takim streamie, no to prawda. Dobrze, przechodzimy do lig. Pierwsza na tapetę wjeżdża Bundesliga. No i tutaj właściwie bez zaskoczeń CERP, 3 mecze, 3 zwycięstwa. I tak samo Rheindorf. Jak na razie chyba mieli najwyższą sumę. Tak, 4135, najwyższa domowa suma. Najwyższa wyjazdowa suma 3968, Rheindorf, który jest tuż za nimi. Ale nie wiadomo gdzie to. Kegler Klause. Też nie wiem gdzie to. Też nie wiem. Czy to jest obiekt? Także no, CERPS, to dosyć spodziewaliśmy się, jak omawialiśmy te ligi, że CERPS raczej pierwsze 3 mecze powinien bez problemu przejść, bo gdzieś tam jako zwycięzca ligi no, trafią na tych Beniaminków i łatwiejsze teoretycznie drużyny. No chociaż ostatnio pojechali do Markenstadu. Tylko że grają w Lipsku na kręgielni. I tam no, te wyniki nie były chyba tak. No ciężka kręgielnia, było widać, że wymagająca, no ale wykonali swoje zadanie przed wyjazdem na puchar. Mogą sobie wygrywać pewnie, a najważniejsze i tak będzie starcie z Rheindorfem, no i Hallbrück Mosem, tak myślę, które też jest po trzech meczach ma komplet punktów? Nie. Nie, Hallbrück Mos nie przegrał. Przegrał. Tak. No i jest jeszcze Brighton Gusbach na czwartym miejscu. No pozostałe drużyny gdzieś no tam. No i Wiktoria Bamberg, na którą liczyliśmy, się odbija, a tu no mają dwie porażki na start. Tak, dwie porażki Wiktorii Bamberg. Ciekawe, czemu nie grali? Nie jest aktualizowana tabela. To wam napomnę. Tak? Bo Wiktoria wygrała z Werenburgiem w ostatniej kolejce. Coś tutaj nie zaczytało. No właśnie nie jest. Powinni być wyżej. Też tak myślałem. Mamy napisane na tutaj idealnie pierwszy mecz wyświetlony. Tak, ale nie jest Bernburg, tutaj nie zmienione. Coś nie zaczytuje. Tak, tak. No. Nie jest wprowadzone. 6-2, zwycięstwo właściwie 30. Tak, no. Czyli będą wyżej w tabeli, no ale dwie porażki w pierwszych dwóch meczach, teraz zwycięstwo. No to będą razem z tymi wszystkimi drużynami, które mają tak samo, to nawet jeśli w najlepszym wypadku będą na szóstym miejscu. Tak. Piątym. No może piątym. Na pewno piątym. Bo im doleci mają, na punkty. Oni też mają dwa mecze. 2-4, a nie. Dobra, bezpośrednio. Nie, to wszystkie tak mają drużynę, okej. Okay. No to na egzeku powiedzmy gdzieś tam piąty. Mhm. Okej, szybki rzut oka jeszcze na damską Bundesligę. Tutaj po trzech meczach też bez zaskoczeń Pilwicz z kompletem punktów. Lidlsheim, dwie drużyny, tak, które będą pewnie rywalizować między sobą o zwycięstwo. Wiktoria Bamberg. Porażka jedna, i tak. Ale z Pilwicz oczywiście i jeden remis, ale remis nie wiem z kim. Tu wyżej widzimy to, czy?
Nie masz to kolejka po kolejce. Nie mam. Ja bym powiedział szukać. No, remis jeden. No i Szrec. Wiktoria Bamberg w waszym zdaniem będzie w tym roku biła się o top 2 raczej? Aha, nie? Remis z trzecią drużyną. Analizują, nie odpowiadają. Tak. Czy waszym zdaniem Wiktoria Bamberg będzie rywalizowała z Lidlsheim i z Pelwitz? Czy to tak raczej gdzieś tam o trzecie miejsce? Nie, no, powinowacie. Straciły punkty na początku, tak, ale... Myślę, że będą chciały się odbudować. Tak, tak. I przechodzimy na Bałkany, Liga Chorwacka. No i tutaj też, no na razie właśnie to taki będzie raczej odcinek, w którym będziemy powtarzać, że raczej sprawdziły się nasze prognozy gdzieś tam z tego odcinka, w którym zapowiadaliśmy kolejki, że tu gdzieś może jakieś zaskoczenia drobne, ale raczej nie zaprosić. Trzy mecze, trzy zwycięstwa. Zadar tuż za nimi i również tak samo. No i Mertojak, który zanotował już jedną porażkę w tym sezonie, na trzecim miejscu. No i Mertojak, fajny mecz w derbach z drugą drużyną ze Splitu, z Postarem. Dobrze, tam ledwo co 5-3 i dosłownie, nie wiem, 40 kręgli jakoś. Tak, wygrali. To było blisko, bardzo blisko, no. Dokładnie, tak jak mówisz. I to mecz był akurat wyjazdowy, no ale wiadomo, że no, kręgielni po prostu w Splicie. Także no tutaj bez większych zaskoczeń może to, że Mertajak na początku sezonu pierwszy mecz przegrany. A jeszcze zajrzymy sobie do Ligi Żeńskiej, chorwackiej, na szybciutko. Tutaj wiadomo, Mlaka na pierwszym miejscu, komplet punktów. Istria Poręcz, czyli też Pucharowicz, również z kompletem punktów. No i na trzecim miejscu Kustoszija. Też trzy zwycięstwa. Teraz chyba będą musiały zagrać ze sobą. Równo jak z Ekwa z Istrą, więc... Tak, czyli generalnie klaruje się też gdzieś tam ta trójka, która będzie między sobą... No i mecze między sobą będą rywalizowały, no bo tu na razie to jest różnica jednego punktu drużynowego. Tak, dokładnie. No i tak, no też dlatego te drużyny występują na pucharach klubowych. Nie ma co się dziwić, dalej prezentują wysoką formę. Zobaczymy, jak na przestrzeni sezonu dalej będzie ta ich forma wyglądała. Znaczy, czy druga drużyna z Zagrzebia też się włączy, bo tam też jest potencjał w tej ekipie. I... Zagrzeb, tak. Rijeka. A się okazało, że ten skrót, co ty tam powiedziałeś, to było śmieszne, bo ty powiedziałeś jakiś skrót, a ten skrót... Rzetelka. To jest każdy klub. Jak jest napisana kręgielnia jakiego klubu, to przed każdą nazwą jest ten skrót. Co on tam wtedy rzucił, nie wiem, czy to było ŻK, czy on wtedy rzucił jakiś inny skrót, ale to ten, jak jest... SR, coś tam było. No, coś takiego. To jest po prostu chyba, że kręgielnia. Aha, okej, dobra. To proponuję otworzyć. Wezmę nożyk. Jest unboxing! Unboxing. Co to będzie? To o co tu chodzi? On mi mówił, co tam było, ale ja już zapomniałem. Otrzymaliśmy paczkę. Właśnie, wytłumacz. Ona przyjechała w sumie z Polski, ale jest tak, można powiedzieć, wysyłana z Niemiec. Okej. Okay. Ponieważ Przemek Molski nam wysłał paczkę. Nie rozsypać. Są, jak pisał, kręgielki. No, żeby nie rozwalić. Chciałem, może jeszcze to otworzymy, bo to tylko opakowanie jest. No ale pokazuję. Ale bo widać, że to klasyczne już. Król z tym. Oglądał nas. Z Toroną. Ewidentnie oglądał nasz odcinek. Jak graliśmy. Grania. I to są takie drewniane kręgielki. O, fajnie. Jak do kółkowych. A puste w środku. Niech mnie kule biją, bo to jest na czymś zaciągane. Ale widać, że już. Wygląda tamtą. Troszkę naruszona. A to jakaś ta kółka, widzę. Taka po prostu jakaś kółka. Taki kręgiel, ale będzie gierka. Czyli musimy zrobić odcinek z kręgielkami. Nie wiem, czy to wiesz, ja bym szczerze mówiąc mnie nie nawalał, wiesz? No. Czemu? Bo one są takie, kurde. No do grania są. To jest historyczne, więc. No, głupio by było to. A nie, bo jeszcze od grzyby mamy, nie? No, jeszcze mamy tor kręgarski. Tu co jest? Jakaś instrukcja? Ej, tu może jakieś. Trzeba zakręcić na palcu. No teraz, kręcić. No dawaj, Niemiec. Tu kolega z drugiej Bundesligi, to wie o co. No i tak musisz robić. A żeby ustawić kręgę tak i tak zakręcić? A żeby... to ona chyba się jakoś kręci, tak? To o to chodzi, żeby... Jak ją zakręcić? O, widzisz? Piłka zmyłka, rozstawić trzeba... Piłka zmyłka? No nie, kulka zmyłka i tak trzeba zrobić, żeby
żeby zakręcić, żeby ona przeleciała między kręgami wszystkimi. Fajne. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Jeśli macie więcej jakichś giftów, chcecie się nimi podzielić. Około kręgarskich to. Zobacz, to jest normalnie król z koroną. Tak. Szkoda, że odeszli ogólnie od tego, nie? Bo to był fajny patent, że król miał koronę. Kurde, nie przyjemnie. Nie wiem, czy to. Nie wiem właśnie, czy to by przeszkadzało. Dzisiaj nie wiem. No w dzisiejszej, w nowej formie, jak było kręgli zrobione. To być może. Dobrze. By to nie miało większego wpływu na to, jak się przewraca. Przechodzimy do ligi, do Interligi, czyli ligi Czechów i Słowaków, gdzie mamy trzech Polaków występujących. Tutaj na czele Trystena Sztarek, ale dlatego między innymi, że Podbrzezowa grała 3 mecze, a Trystena i Rakowice już mają 4 mecze. No i jeden remis z Trystena. I Trystena ma jeden remis, a Rakowice, w których gra Kuba Kuryło, również jeden remis zanotowały. W tym samym dniu, w tej samej kolejce. Tak, tak. Trochę odrębny sposób, bo jedni zremisowali wygrywając 4 pojedynki i przegrywając sumę, a drudzy chyba... I co ciekawe, w ten sam weekend chyba grali 2 mecze, sobota, niedziela. Mhm. Wtedy Trystena grała ze Slavojem u siebie, tam był remis, a Rakowice na następny dzień grały ze Slavojem u siebie. Mhm. Tak, no i Podbrzezowa na trzecim miejscu i wydaje się, że tutaj Podbrzezowa pewnie wykorzysta tą sytuację i wskoczy na te dwie drużyny. A to będzie ta różnica punktu, czyli to co mówię. Tak, między nimi. Bezpośredni mecz między Podbrezową przede wszystkim i Trysteną. Tak, tylko w tym sezonie, patrząc też na średnią, Podbrezowa na razie 3,747, a Trystena 3,649. No, lepszy na razie mecze. Zaskoczenie Rokicany, nie? Które wyszły w sezon z 3 porażkami i... Tak, no, ale grali już u siebie z Trysteną i dostali Męcki. Dokładnie. No i to że nie ma 12 drużyn, tylko z 11, nie? To jest zaskoczenie największe, bo nie wiemy nawet, co się stało. Tak, to nie wiemy, co się stało dokładnie. Ciekawe, czemu Sokół Duchcow nie ma flagi. Tak, to jak się zagląda w tabelki. Nie zdecydowanie. Przechodzimy sobie dalej do Austrii. To nie ta zakładka. Dobrze. W Austrii w sumie małe zaskoczenia są, bo... No na czele Union Nord, no to nie jest zaskoczeniem, ale że no i Kirchen jest na 5 miejscu, a to za sprawą tego, że był bezpośredni mecz między Unionem a no i Kirchen. Przegrali sromotnie. Tak, no bo nowy rekord drużynowy Union ustanowił, nie? 4000, nie, 137, bo 137 chyba. Nie pamiętam dokładnie. Jakoś tak, ale no potężny jakby wynik. Także no... Tutaj dwa mecze rozegrane tak naprawdę przez Ort, no i są na czele. Dalej po trzech meczach Klein-Varasdorf tuż za nimi, Schwarz, Zone z Ritzing i Composite z Neukirchen na miejscu piątym. Nikt więcej już nie ma samych zwycięskarzy, że na oprócz Unionu ma jakąś porażkę. Tak, no i właśnie dlatego Union dzięki temu właśnie jest na, mimo że tylko dwie kolejki rozegrał, jest na pierwszym miejscu. Ciekawe, co w tym roku pokaże na przykład Szwad. Widać teraz na tych pucharach, że dosyć dobrze zgrana drużyna. Dobre tam wyniki. No, przed mistrzostwami świata, które u nich będą, to się tam klub pokazuje i zarówno w męskich rozgrywkach, jak i wieńskich. Fajnie budują tam. Takie podstawy, można powiedzieć, pod tą imprezę. Jeszcze przechodzimy do damskiej? No już mamy to co. No to dobrze, to wspaniale. No okej, to wspaniale. Adamskie jeszcze lidzę. A tu co według was? Jest zaskoczenie? No czy nie ma? No co, no jest. No, jest, no, no trochę jest. No Kirchen już z remisem. Z remisem na start. Tak. Wiedeń ma 3 zwycięstwa. No, każde niezwycięstwo Kirchen to moim zdaniem zaskoczenie w tej lidze. Mistrzyni Austrii, nie? BSV. Więc... że są liderkami, no to nie jest jakieś nie, specjalne zaskoczenie. No ale jakby był, wiesz, po trzech kolejkach, to jeśli mają na przykład dwie drużyny, 3 zwycięstwa, no to nic takiego, ale tu akurat tylko Wiedeń ma 3 zwycięstwa, widzisz, Kirchen już jakiś remisik wpadł i to nawet z Schleining. Tak, czyli nie z jakąś topką, nie? Jak gdyby, no. Tak, sam z która to jest drużyna tabeli. 13,5, 9,5. 27, okej, 9,3. No, no, wiesz, dla nich ma. No, na czwartym zwycięstwo, miejscu. Porażka, remis. Tak, no, czyli wszystko już odskaczone w tym sezonie. No i co jeszcze? Ja nie wiem, co to była drużyna. Pierwszy raz
słyszę też DKV nie. Training. Nie, no dobra. Nie ma egzaminek mowy. Nie ma co tutaj się rozwodzić, tylko po prostu przejść do... Mamy top 4, no i to top 5 ligę na świecie, a więc polską ligarską Superligę. Czas pokaże. Tak, no w Superlidze może zaczniemy od męskiej Superligi. Właściwie, może o Pucharowiczu, bo mamy start Gostyn. Jedyna męska drużyna, która nas reprezentuje. No i początek sezonu miała ciężki w Sierakowie. No, tam duże schody były, że tak powiem, wiadomo, że Kręgielnia w Sierakowie jest niełatwym obiektem, już coraz bardziej niełatwym tak naprawdę, tym bardziej, że jest już w perspektywie najbliższego czasu budowana nowa kręgielnia, znaczy już się buduje, tylko że będzie, no to wiadomo, że gdzieś tam no już nie jest tak zadbana, że tak powiem, chyba ta kręgielnia, no i gdzieś tam to odzwierciedla, że ciężko się tam gra, patrząc na wyniki wszystkich kolejek, jakie były rozgrywane w Sierakowie, no bo Sieraków gra wszystkie mecze u siebie w pierwszej rundzie. No i Gostyn był blisko, żeby stracić tam punkty. Tak naprawdę do samego końca ważyły się losy meczu między Gostyniem a Sierakowem. No i Sieraków trochę tam w końcówce wyciągnął pomocną doń tak naprawdę do Gostynia. No zabrakło Piotra Kieliby przede wszystkim w tym meczu. Tak. Chociaż ciężko powiedzieć, czy go zabrakło, bo teraz w tej ostatniej kolejce no, nie zagrał najlepiej. To tak, no ale gdyby tam był, to wydaje mi się, że... No myślę, że wytrzymałby tę końcówkę, myślę, że byłaby na to szansa. Zabrakło po prostu szóstego zawodnika. Także początek miał ciężki, no ale później chłopacy z Gostynia się rozbujali. Bo tam nie było trzeba grać jakoś bardzo dużo, tylko po prostu dograć, a to było bez szóstego praktycznie zawodnika. Zwycięstwo we Wronkach, no i później mieli przed wyjazdem na puchar, pauzowali. Zaskoczeniem na pewno, o którym informowaliśmy, było, że o serii przedłużonej. No już nieaktualna seria. Tak, już nieaktualna. Zakończono. Już seria przekreślona, no ale mistrzów Polski, którzy weszli w sezon z porażką. To nie takie duże zaskoczenie odnośnie samego meczu. No, większym zaskoczeniem faktycznie utrzymana ta seria. Która doszła do trzech meczy wtedy, ale generalnie tak. Zwycięstwo Polonii u siebie z Alwą, no to no nie było raczej przed sezonem, jak rozmawialiśmy, no to było, spodziewaliśmy się, to raczej było planowane. No, szybko to nastało, znaczy, wiadomo, w pierwszym meczu Alfy, ale która pauzowała w pierwszej kolejce, no i w drugiej porażka. No ale też na mecz na fajnym poziomie, tak? Fajnie się to, bardzo się to przyjemnie oglądało. Jak na nasze polskie warunki, to bardzo się przyjemnie ten mecz oglądało. Też na pewno jest to mecz, który gdzieś tam wreszcie jest odbierany troszkę inaczej niż wszystkie inne mecze, no bo wiadomo, że... derby Polski. Jest mocna rywalizacja między tymi klubami na przestrzeni historii, jak gdyby... Historycznie. No tak, historycznie dokładnie. No i teraz jakby to wygląda na to, że wraca to z powrotem jakby. Do tego punktu. No bo bez takiej otoczki, nie? No to po prostu sportowo będą na pewno najciekawsze mecze teraz, ale... Tak, i myślę, że Polonia tutaj wysuwa się na jednego z kandydatów. Coś tym mówiliśmy przed sezonem, nie? Tak, że to jest projekt, który jest budowany i w tym sezonie się wydaje, że... Tak, mogą już po to sięgnąć. Nawet po to złoto. No, tak, są. Przede wszystkim głębia składu. Alfa będzie potrzebowała, poza tam wygrywaniem, wiadomo, ze wszystkimi, niepotykaniem się na przykład ze startem, no to będzie potrzebowała... jakiegoś zwycięstwa w kolejnych meczach, no albo przede wszystkim u siebie. Właśnie, przede wszystkim no, chodzi mi o mecze z Polonią i będę potrzebować zwycięstwa u siebie z Polonią, a jak wiadomo, ta kręgielnia w Tarnowie jest taka, że pozwala grać wysoko wszystkim, nie tak, że Alfa gra dobrze u siebie, tylko wszyscy mogą grać dobrze w Tarnowie i wcale nie mają tak dużego atutu, jak mieli na starej kręgielni. Tak. No, na początku były problemy nie, w Tarnowie z osiąganiem tam tych wysokich wyników, ale jak już się te kręgle rozbiły, no to widać, że teraz te sumy to już po kręcić, samych tak. zawodnikach Alfa widać, że łapią to o co tam chodzi, no ale jeszcze nie jest. No ale też po tych pierwszych kolejkach wydaje mi się, że się wyklarowała taka sytuacja w lidze, że widać, że przede wszystkim o zwycięstwo, o tytuł mistrza Polski drużynowego będzie walczyć między sobą Start Gostyń, Polonia Leszno i Alfa Wektor. Ale ta porażka Alfy w Lesznie, czy zwycięstwo Leszno, no bardziej chodzi mi o to, że porażka Alfy i to, że zgubili punkty, powoduje, że też Start Gostyń będzie mógł spokojnie walczyć jeszcze
nawet może walczyć o mistrzostwo, no bo tak, no tak naprawdę mówię, nie mają meczu z Polonią, więc tu jeszcze mogą czasami jakieś punkty wskoczyć, Alfa już te punkty zgubiła, więc oni jakby punkty, których wirtualnie nie będą mieć, mogą mieć. Patrząc na to, jaki poziom jest prezentowany i jak się sytuacja wygląda, jak to, że też chłopacy z Gostynia fajnie na pucharze, no właśnie, to jest... pucharze grają, grali. Nagrywamy to przed ostatnimi dwoma zawodnikami, ale póki co suma wygląda obiecująco. Trzymamy kciuki, bo fajnie to wygląda. Fajnie, że udało się chłopakom pojechać w optymalnym składzie na puchar. To mega. I to widać, że to oddaje. No ale myślę, że tak się wyklarowało, że po prostu między tymi trzema drużynami będzie jakby się toczył bój o Mistrzostwo Polski i uważam, że szanse wszystkich trzech drużyn są bardzo wyrównane i będą decydowały bezpośrednie spotkania między nimi tak naprawdę. Jakaś forma dnia w poszczególnych meczach. Dokładnie. Czasem może to, że któraś drużyna będzie bardziej znała swój obiekt i jakiś tam taki lekki handicap, nie? No, chociaż tak naprawdę też trzy kręgielnie i Gostyń, i Leszno, i Tarnowo pozwalają na granie wysokich wyników, więc pewnie też będą... Tak. Na fajnym poziomie. Trochę patrzymy na to też z perspektywy tego, że Gostyń ma ten mecz za sobą w Sierakowie, taki można powiedzieć nieudany, no ale każdy będzie musiał w tym Sierakowie zagrać. Dokładnie. Leszno już wygrało w Sierakowie. Widać, że. Tak. No tak, no, tak, ale tak, no to. Tak. No, ale to Gostyń, ale Gostyń też wygrał. Jakby, no, najważniejsze jest to, że mają dwa punkty za ten mecz i to, że ledwo co to nie ma. To ostatecznie na końcu tabeli powinien dwa punkty. No, na końcu nie będzie miało to zbyt dużego znaczenia, jeśli na przykład uda im się wygrać. Czy to w Lesznie, czy w Tarnowie, no to tak, czy, tak. Czy z tymi drużynami po prostu. No, a w Lidze Kobiecej jeszcze ciekawsza sytuacja, no bo... Tam też widać, tam też się wyklarowało się, kto będzie walczył. Tylko, że ciekawsze, że coś innego można inaczej już ocenić też, jak te mecze przebiegają, bo sześcioosobowe drużyny, więc już te sumy jakoś można porównywać gdzieś tam do światowych wyników. Ja jestem szczerze w szoku po wynikach, jak póki co prezentują. Polonia Leszno. Polonia, i Alfa w tym meczu u siebie też. No i Alfa Wektor też, tak. Także no, to były fajne sumy. W ogóle ten mecz, to ja byłem w szoku, jak zobaczyłem te sumy tego meczu między Lesznem a Alfą, to... Tak, no i tutaj, tak jak mówisz, wyklarowała się sytuacja taka. Taka się wyklarowała, że widać, że to generalnie Alfa i Polonia raczej w tym sezonie będą dominowały. No tak, dziewiątka fajnie zaczęła, no ale mecze miała z Czarną i z Tucholą, która widać, że no w tych szóstkach no ciężej im idzie na razie. Dociągnąć do tych czołowych drużyn. Chociaż tak nie bez problemów dziewiątka te dwa mecze. No i trzeci na tym ciężkim obiekcie w Sierakowie i tak. No i a co ciekawe, Tarnowo pod grunę też było, dziewczyny z Tarnowa były blisko w Sierakowie, potknięcia. Tak, no tam, czas... to był też... Cały czas się ten motyw tej kręgielni motyw w Sierakowie, się przewija. Się okazuje, że to jest najcięższa kręgielnia obecnie do zagrania. Do wygrania meczu wyjazdowego. Tak. No myślę, że to Wrzos cały czas jeszcze, dopóki będzie miał te mecze u siebie na tej starej kręgielni, to może jeszcze zaskoczyć parę razy w meczach domowych i może wykorzystać tą przewagę znajomości swojego obiektu, bo no to relane, już trochę wiekowe, dosyć specyficzne, tak? No ale trzecia, bo w drugiej rundzie będą grać wszystkie mecze na wyjazdach, no a w trzeciej już jeśli będą grać jakieś u siebie, Mają o co walczyć, żeby jakiekolwiek mecze się na tej nowej kręgi nie odbyły. Tak, fajnie, żeby się odbyły, ale zaniknie im ten bonus. Na pewno we Wrzosie woleliby akurat w tym sezonie jakby były bonusy za wygrywanie dwóch meczy, no bo granie u siebie teraz pewnie dużym bonusem nie będzie, no bo te znajomość tej kręgielni nie będzie zbyt duża, więc, a tu nie będzie. Ale oby przyjemność z gry była duża. Tak, przyjemność oczywiście. Fajnie zorganizować zawsze mecze, coś pokazać. Tak. No także wydaje się, że tutaj Alfa i Polonia, nie? Wśród kobiet będą głównymi kandydatami do zwycięstwa. Tak. Dziewiątka może się podłączy, może zaskoczy jeszcze. No tylko jak miał dzisiaj typować, no to Polonia jest murowanym faworytem do zwycięstwa. No bo po samych sumach regularnie osiąga. Bo mają remis, remis w meczu w Tarnowie, no ale u siebie raczej problemów zbytnio mieć nie będą, więc tak mi się przynajmniej wydaje, że w Lesznie raczej będzie ciężej. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to dalej będzie się układało. Jesteśmy dopiero po kilku spotkaniach, więc sezon jeszcze długi przed nami. Zobaczymy, może niektóre drużyny zapią zadyszkę.
Czasem mogą się wkraść jakieś problemy zdrowotne, kontuzje i tak dalej. Nie życzymy tego nikomu. Życzymy, żeby każda drużyna w zdrowiu trwała do końca sezonu i w kolejnym sezonie, żeby w naszych superligach męskich, żeńskich grało jeszcze więcej drużyn niż w tym sezonie. A za dzisiejszy odcinek dziękujemy i widzimy się w kolejnych naszych materiałach. Do zobaczenia. Siema.